Hej, hej, witam wszystkich w kolejnym odcinku z Morrowinda, a dokładniej rzecz ujmując, z dodatku do The Elder Scrolls 3 Blood Moon, czyli przepowiednia po polsku, przetłumaczona przepowiednia, a nie jaki krwawy księżyc. Dobra, lecimy z naszą Artorią, tak przynajmniej ma na nazwisko podobno, pokonywać bandytów w tej oto zapyziałej noże. Zauważyłem jedną rzecz jeszcze teraz, jak wczytałem grę, słuchajcie, że ona często kicha. Pierwsze skojarzenie fistech, nie? No, ale może jakiś księżycowy cukier. O, właśnie, księżycowy cukier. Bo księżycowy cukier to też jest taka używka, nie? Można powiedzieć. Dobra. Teraz tak, ostrożnie, żeby tylko nie zginąć, bo to będzie dosyć duży problem. Oho. Dobra, lecimy zabić go jak najszybciej. O nie! Nie, 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 proszę. No dlaczego? Paraliż. Ach, shit. Duże przywrócenie zdrowia nam jest potrzebne. Dobrze, że nie podchodzi do nas ten... Dobra, zaraz trzeba było... Tamten zniknie, bo był tylko przywołańcem. Ale biją, kurde, skubany. Ja już byłem taki wykoksany, a tu jednak, kurde, skubańce biją mnie. I jeszcze ma, widzę, miecz, który jest zaklęty na paraliż. Także wolałbym odbijać te zaklęcia, żeby jednak nas... No, tak też myślałem, paraliż przez 10 sekund przy trafieniu. Na szczęście miał mało tych ładunków. Ja mogłem spokojnie z tego wyjść cało, z taką jedną butelką wyleczenia. Czy uzdrowienia. Otwarta skrzynia. Dobra, co my tutaj mamy? Jeszcze młotek partnerski, to możemy sobie naprawić trochę wyposażenia. Zawsze podniesiemy sobie to kowalstwo, chociaż i tak siłę już mamy na maksa. Schowajmy to. I lecimy dalej. Aha, co tam jeszcze było w środku? Liść przykrywca i srebrny norski topór. No, akurat to mi jest tak średnio potrzebne chyba. Kogo my tu jeszcze mamy? I czy kogoś mamy? O, ale biegnie. O, nie, no nie wierzę. Machnąłem się niepotrzebnie. O, jest problem. Dobra, zobaczymy, kto wygra. Chyba mu się skończyły te ładunki paraliżu, więc nie powinien już nas paraliżować. No, gin! Auć. Prowadzimy nas z równowagi. Tarcza mu spadła jakoś. Zauważyliście? Tarczę nagle stracił. Czyżby... Aha, jej stan. Zobaczcie, jej stan... Znaczy, ona uległa zniszczeniu. 0 na 320. Także ciekawie. Dużo rzeczy, dużo ciosów przyjmował właśnie na tą tarczę. Dobra, wypadałoby tutaj trochę się uleczyć tymi amuletami. Przy okazji też mam pasy, ale... Jeden pas, jak zamienię, to... No właśnie. Pas kojącego balsamu baliny. No ale zawsze to będziemy się szkolić w zaklinaniu. Właśnie korzystając z takich przedmiotów zaklętych. A nie chcę tracić fiolek z miksturami uzdrowienia. Bo to jednak jest dosyć... pomocne w takich krytycznych sytuacjach. A jak mamy możliwość wyleczenia się właśnie w taki sposób, to myślę, że możemy to spokojnie zrobić. Jeszcze tylko muszę znaleźć ten pas, który dawał nam właśnie premię do many na stałe. Fajnie. Lecimy dalej. Tylko się tak zastanawiam, czy ja nie miałem żadnego amuletu, który mi dawał stałe boosty do statystyk? Chyba nie. Nie jestem pewien, ale chyba nie. Dobra, lecimy dalej. Kogo my tu mamy? Na górze nie. O, du. Ale kurde, zapiernicza. Zauważyliście, że oni strasznie szybko biegają? Nie, to nie paraliż. Ja chcę odpierać. Fuck. Już paraliż. Nie. Ale bije. Zniszczę cię, frajerze. Aj. Dobra, jak zadam obrażenia krytyczne, to może być kiepsko. Ale nie chcę używać w tym momencie. O, udało się. Nie chciałem używać, kurczę, kolejnej mikstury, bo one są dosyć drogocenne. Znowu paraliż przez 10 sekund. Skubańcy, skąd oni mają takie...
takie wyposażenie. Ja wolałem nie... O! Premia do siły. Wolałem nie ten, nie fatygować tej dziążki, która tam nam towarzyszyła, bo mogłaby ulec wypadkowi. Ona pewnie i tak więcej by zdziałała niż tamten typek, z którym mogliśmy mieć, który niby jest bardziej bystry od niej. Udane otwarcie. 260 sztuk złota, nieźle. Co tutaj jeszcze mamy? Nic takiego. Sztuki złota moje. W beczce. Klasyczne przywrócenie zdrowia. Może być zwykły pierścień, nie jest mi potrzebny, więc lecimy powiedzieć naszej przyjaciółeczce, że udało nam się chyba wykonać to zadanie. Bo tak naprawdę rozwaliliśmy wszystkich, pokonaliśmy wszystkich, którzy byli w tej zapchlonej noże. O! Niewidzialność przez 30 sekund. Ciekawe. Tutaj tak porozrzucane takie eliksiry są po całej jaskini. No ale co z tym wyposażeniem, które znika z tego? Nie mam nic do powiedzenia, koniec. Ale jak? Ale nie idziesz za mną? Zaraz, nie rozumiem tego za bardzo. Przemyt? Uzbrojenia? Dlaczego ona nie ma nic do powiedzenia i koniec, i nie chce z nami rozmawiać? Dziwna sprawa, nie? Zauważcie. A ja jej kazałem pod koniec ostatniego odcinka tu zostać w miejscu. Go ahead, stranger. Żeby... nie uległa wypadkowi jakiemuś. A zobaczcie, ona teraz nie chce z nami jakkolwiek na żaden temat rozmawiać. I to by wyglądało na... nie wiem. To mi wygląda na coś takiego, że ona była jakoś z nimi powiązana. Jak ja ich wszystkich zniszczyłem, to ona nie chce się do nas odzywać. Śmieszne, ale tak to by chyba nas zaatakowała. No i też pomagała nam się bić z tymi typkami. No to lecę w takim razie oddać to zadanie. Zobaczymy, co nam powiedzą w forcie. Zobaczmy. A przecież ja mam ten amulet, możliwość przeniesienia się, bo tam zostawiłem znak oznaczenia. Więc może tam się przeniosę od razu. Tylko tak, gdzie tu jest amulet przeniesienia, dobra. W sumie amulety co chwilę zmieniam, więc... więc wybranie jakiegoś amuletu, który nam daje stałe statystyki, to byłoby dosyć problematyczne, bo co chwilę musiałbym zmieniać. W środku jest jakieś zamieszanie, lepiej idź to sprawdź, porozmawiamy później. Gdzie jest zamieszanie? Co się dzieje? Może to ja może się uleczę gdzieś? Jest możliwość tutaj przespania się? Masz tutaj jakieś łóżko, ziomuś? Chciał się przespać. Odpocznij do wyzdrowienia. O, kurde! No nie! Nie, zapomniałem. Fuck. Zapomniałem, że to jest wejście na kolejny poziom. Ajajajajaj. I w tym momencie, który mamy poziom? 2 na 10, ale chyba powinien być... Byłaby możliwość chyba wczytania gry i... jeżeli byśmy źle rozdali... No właśnie, to jest gra, kurczę, to jest starsza gra. O, super. No i to mi się podoba. To jest starsza gra, która umożliwia zapisywanie normalnie gry, a nie jakieś autosaves. Nie powiem jakie, na lomę. Co za debil wymyślił autosave'y i niemożność wczytywania konkretnego miejsca w grze? Nie mam zielonego pojęcia, co to wadziło. A tak to widzicie, standardowo, pomyliłem się, wczytałem sobie grę. Nawet gra mi sama zrobiła autosave'a, jeżeli bym źle przydzielił punkty, to mogę sobie to spokojnie wczytać. No albo tak jak teraz, no, nie zwróciłem uwagi, że śpiąc, gdzieś w takim miejscu wszedłem na kolejny poziom, a nie chcę, bo jeszcze nie mam odpowiednich możliwości dodania sobie 5 punktów do statystyki i tego nie chcę zrobić. Ale klasyczne przywrócenie zdrowia sobie zażyjmy i sprawdźmy, co tam się dzieje. Kurczę, będę musiał to kiedyś sprawdzić, jak awansować, bo widzieliście, mamy tylko maksymalny razy 2 przelicznik. Co tu się dzieje? Bądź pochwalony, Rewaryjczyku. Ale o co mu chodziło? Gdzie niby na zewnątrz jest jakiś problem? Tutaj? Czy w zbrojowni może? Halo, halo. A może ty coś wiesz? Ty, sprytny? Gdzie on jest? Ty nie, strażnik. Nie ma sprytnego. Zauważyliście?
Nie ma gdzie nigdzie. No ale wyjdźmy na zewnątrz. Atletyka wzrosła do 70. Odpocznij i przemyśl swoje czynania. Co tu się stało? Pospiesz się z pytaniami, Seto. Prowadzę śledztwo w sprawie księżycowego cukru. Nie mam zbyt wiele czasu. O! Czyli co, kolejne zadanie? Śledztwo w sprawie księżycowego cukru. Jesteś w Forcie Śnieżnym od niedawna, więc możesz tego nie wiedzieć. W ciągu ostatnich paru miesięcy w Solzheim było kilka przypadków zatruć księżycowym cukrem. Żywność i wino zostały kilkukrotnie zatrute. Ofiary doświadczają chwilowej euforii, a potem skrajnego wyczerpania. Powierzono mi... Przepraszam, zadanie znalezienia sprawcy i doprowadzenia go przed sąd. Niedawno został zatruty przez nasz kapitan Jelen. Więc teraz jest to oficjalna sprawa cesarstwa. Gdyby chodziło tylko o miejscowych, cesarstwo Tamriel w ogóle by się nie przejęło, ale teraz chodzi o jednego z naszych. W zeszłym tygodniu kapłan naszego kultu wpadł w narkotyczny szał po wypiciu odrobiny wina. Mam za mało ludzi, aby skutecznie rozwiązać ten problem, ale... Tymczasem moi przełożeni oczekują ode mnie konkretnych wyników. Sprawca musi zginąć. Wiem, że Legion Cesarski nie zatrudnia cię na stałe, ale może zechcesz poprowadzić śledztwo. Zapewniam cię, że będzie ci się to opłacało. Co ty na to? Pomogę jej. Jak najbardziej. To naprawdę proste. Masz zabić mężczyznę odpowiedzialnego za zatrucie wina księżycowym cukrem. Jeden kapłan naszego kultu, który był jego ostatnią ofiarą, opisał sprawcę jako mężczyznę odzianego w biały kolowiański hełm futrzany. Przynieś mi ten hełm jako dowód wykonanego zadania. Pamiętaj, aby porozmawiać z Jelenem, znajdziesz go w kaplicy tutaj w Forcie Śnieżnym. Może zdobędziesz od niego jakieś dodatkowe informacje. Okej, ale... Zaraz, tędy wychodziłem. Co to jesteś z powrotem? Nie masz przy sobie białego kowierskiego. No dobra. A co tu się dzieje tak naprawdę? Fort, te stworzenia, to okropne. I kapitan gdzieś przepadł. Znajdź Luciusa. Może on będzie wiedział, co zrobić. A jakie stworzenia? Boże, tutaj... Ale faktycznie coś tu się stało. Przecież to zostało... Przecież ta... tutaj był... Nie chcę nic mówić, ale tutaj był mur. A tam to też jest rozwalone, tak też mi się zdawało. Tam był przecież ten łuk taki. To jest rozwalone. Wszystko jest tutaj porozwalane. Jakie stworzenia? O co chodzi? Luciusa mam znaleźć. Tylko gdzie ja go znajdę? Chciałem go znaleźć. Przecież to był ten bystrzak, nie? Co tu się stało? Bądź pochwalony, Rewrejczyku. No ale... What? A tu jest zamknięte teraz. Zaraz. Gdzie jest ten cały Lucius? Muszę go znaleźć. Tylko nie za bardzo pomocni są tutaj ci wszyscy. To okropne, te stworzenia. Jak niby kapitan przepadł, jak ja z nim przed chwilą rozmawiałem. Czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć? Ziomuś, dałem ci tego, browara, to weź mi pomóż tutaj teraz. Te okropne stworzenia i tak dalej. No wszyscy... Wszyscy się bardzo, bardzo denerwują. Kurtyna, ale to jest tylko przejście tak naprawdę. Może pójdźmy do tego. O Boże, tutaj faktycznie coś się stało. Nawet w środku jest wszystko poniszczone. Zbrojownia, 80 poziom zamka. Ale może pójdę do tej, do kaplicy. Może w kaplicy coś się dowiemy. Co się tak naprawdę stało. What's this about? Jeszcze muszę zostawić gdzieś to wyposażenie, bo biegam, chodzę jak kurde kult Tamriel, kaplica. Strażnik. No, strażnika nie chcę. Czego chcesz? Nic nie chcę. Chcę dowiedzieć się, co tutaj się stało, a te niektórzy nie chcą mi nic mówić. O, ty jesteś ten jelen cały. O, przy okazji. Chyba z tego, co pamiętam... To miałem obniżone statystyki. No właśnie. Mam obniżone statystyki, więc trzeba tego się wszystkiego tutaj pozbyć. O, zobaczcie, jak mam obniżone statystyki. Trzeba tak... przywrócenie współczynników. Super. I teraz muszę się z powrotem ubrać. To, co tu jeszcze miałem na stałe, ten pas,
Mentora. Jeszcze jaki tam był pierścień? Jeszcze była ta szata. Nie, nie ta szata. Te spodnie. I jakaś szata tutaj chyba jeszcze była, nie? Na stałe. Lekkość. O, super. I jeszcze jeden pierścień był chyba. Azury. Super. Dobra, dzięki tej lekkości jesteśmy w stanie więcej nosić, więc gdzieś trzeba zostawić ten ekwipunek, bo inaczej będzie problem. No ale z tobą mogę porozmawiać, bo ciebie też mam śledztwo w sprawie księżycowego cukru. Witaj, Seto. Podobnie Severia Gratius powierzyła ci śledztwo w sprawie księżycowego cukru. Oczywiście dołożę wszelkich starań, aby ułatwić ci to zadanie. Tak, ja też dostałem ataku euforii wywołanego księżycowym cukrem. To było w zeszłym tygodniu, po nabożeństwie kultu. Napiłem się wina i po chwili poczułem, że coś jest nie w porządku. Jestem praworządnym obywatelem Seto i jeszcze nigdy nie doświadczyłem czegoś tak wyzwolonego. Śmiech, taniec, to było straszne. A potem, kiedy już odpływałem, zobaczyłem dziwny starzec, z pewnością nie Nord. Nosił biały kolowiański hełm futrzany, ale najgłupsza była ta jego durna przyśpiewka. Dziwny starzec w takim hełmie, tak? To dość niezręczne. Silnie oddziaływał na mnie księżycowy cukier i nie mogłem nawet ufać swej pamięci. Pamiętam jednak śpiew. Bardzo dziwną melodię, coś w rodzaju dziecinnego wierszyka. Nie udało mi się usłyszeć zbyt wiele, tylko coś o warsztacie wśród śniegów i zapalonych latarniach, no i o słodkościach, plus mnóstwo dziwacznych okrzyków. Zdaję sobie sprawę, że brzmi to absurdalnie. No okej. Okay. No dobra. Coś mamy jednak, mamy jakieś tam większe, więcej informacji, ale nadal nie wiemy, co się stało w tym forcie, bo jak widać tutaj wszyscy wyleźli na zewnątrz. Wszystko tutaj jest popękane, porozwalane, a nic nie wiemy. No a kurde, kapitan nic nam nie chce powiedzieć. Ja mam znaleźć tego całego Luciusa. Tak on się nazywał? O, to ty jesteś! No wreszcie. Nie widziałem cię, gdzieś ty był. Dzięki Bogom za twój powrót, była okropna bitwa, kapitan Karius zaginął. Ktoś musi odszukać kapitana. Zaraz, zaraz, a czy ja się czasem do niego nie teleportowałem wcześniej? To on był chyba Karius, nie? Była okropna bitwa, wzięli nas z zaskoczenia, ale kiedy było już po wszystkim, okazało się, że kapitan Karius zniknął. Nigdzie nie znaleźliśmy jego ciała, zatem prawdopodobnie wciąż przebywa wśród żywych. A te wilcze stworzenia były wredne i agresywne. Musisz go znaleźć, Seto. Na północnym krańcu wyspy znajduje się wioska Nordów. Może oni będą coś wiedzieli na ten temat. Jakie wilcze stworzenia? Nie wiem, jak je dokładnie nazwać. Nieobecne są mi... Nieobce są mi oczywiście opowieści, których głównymi bohaterami są wilkołaki. Ludzie zmieniający się na noc w zwierzęta. A tu, na tej wyspie, i to jeszcze tyle tych stworzeń działających razem? Wioska Nordów. Znajdziesz ją na północno-wschodnim krańcu Solskheim. Północno-wschodnim, okej. Okay. Mieszkający tam skalowie czą naturę i chyba mają jakiś sposób na komunikowanie się ze zwierzętami. Jeśli ktokolwiek wie, co zaatakował Wort, to na pewno to właśnie ci Nordowie. Zaznaczę ci położenie wioski na mapie, zdobądź ich zaufanie i dowiedz się jak najwięcej. Może się okazać, że trzeba tam zostać wiele dni, ufam jednak, że podołasz temu zadaniu. Weź to, znaleziono to w jednym z ich grobowców. Może potraktuję to jako znak twojej dobrej woli. Czaszka wojownika Skal. Okej, tylko że ja czasem nie będę zaraz przeciążony, bo to było dosyć problematyczne. A po drugie, czy ja jeszcze... O, to by było ciekawe. Patrzcie, zamknę tutaj sobie drzwi, nikt mnie nie widzi i ja sobie tutaj zostawię wszystko, co jest mi zbędne. Mam nadzieję tylko, że tutaj zdołam to wszystko zmieścić. Co to za hełm? Za smoczej łuski, to mi to jest średnio potrzebny. Opoka, to mi jest niepotrzebne. Interwencji Almsivi, interwencji boost jest mi potrzebne. Kojący amulet, oznaczenie mi jest potrzebne. Przeniesienie też.
Amulet płomiennego serca przy użyciu zwiększa zwinność bez broi. A to jest ciekawe. Na 30 sekund, co prawda, ale zawsze. Brzytwa, wywalić. Amulet szóstego rodu, to jest strasznie ciężkie. To jest też amulet zdrowego serca, też ciekawy amulecik. Amulet zdrowia, to zostawię. Hałas, to nie. Osobowość i retoryka. Raczej mamy, kurczę, możliwość przekupywania, bo mamy masę tych pieniędzy. To wywalmy. To też. O, to na zabezpieczenia się przyda. Chociaż tak, mamy już bardzo, bardzo dużo. Bardzo dużo wyszkolenia w zabezpieczeniach. Kocie oczy przez 30 sekund. Lipa. Pierścień krwi. Zdrowia, premia do zdrowia na 30. Odporność, rozproszenie. Niby ciekawe są tutaj, kurczę, te rzeczy, ale... Niewidzialność przez 10 sekund na siebie, pierścień wstrętu, pierścień władzy. Zwiększa się szybkość, to też by mogło być ciekawe. Pierścień złodzieja też. Lewitacja, to musimy sobie zostawić. Osobowość 10 punktów, no ale osobowość to raczej nie. Szata Hortatora to też nie. Przywołanie zjawy przodka może być przydatne. Wykrycie zwierzęcia. Zainab to wywalę. Telekineza też. Przywrócenie zdrowia. O Boże, ten pierwszy początkowy pierścień, ja z nim jeszcze chodzę. Masakra. Dobra, te wszystkie alembiki też trzeba gdzieś tutaj zostawić, żebym ja tylko nie zapomniał tego wszystkiego. Plany pokonania tego Ura i tak dalej. To można tutaj gdzieś zostawić te zwykłe klejnoty, większe klejnoty. To wszystko nam jest zbędne w tym momencie. A, to się już tutaj nie mieści. To jest mamy w tu, to w tutaj sprawdźmy. Mały klejnot to też wywalmy. Gwiazda Azury może być przydatną. Zostawmy ją sobie tutaj. Te klucze, no nie wiem, który klucz mógłby być potrzebny, więc sobie to zostawmy. Te składniki alchemiczne też możemy sobie tutaj wyrzucić. To też wywalmy. Zwiększa siła 50 punktów, więc to jest dosyć ciekawe. Shane, wytrzymałość, ale obniża inteligencję przez 60 sekund. Ale zwiększa wytrzymałość, no to może być ciekawe. Skuma, zwiększa się siła i tak dalej. No to to zostawmy. I to też. No dobra, możemy w takim rynsztunku iść na północny, jak to było? Na północny wschód, tak? Zamknijmy tutaj drzwi, żeby nikt nam tam nie wszedł i nie zabrał tego wszystkiego. Ja mam nadzieję, że ten fort tylko będzie tutaj stał, jak przejdę, bo na razie to wszystko się tutaj chyli ku rozpadowi, można powiedzieć. Tam jest jakiś grobowiec. Ale dobra, zaznaczone mamy na mapie. Zaznaczone mamy na mapie świat. Wioska Skal. Chcecie mi powiedzieć, że to jest tak daleko? No chyba ich potentegowało. No to w takim razie do tej wioski musimy lecieć chyba po wodzie. A to by było ciekawe, jakbym był w stanie wejść do wody i obejść całą tą wyspę dookoła, bo jak będziemy szli przez środek, to możemy napotkać na wiele, wiele niebezpieczeństw. Przy okazji ten księżycowy cukier, kurde, byśmy mogli gdzieś znaleźć. To wygląda, jakby takie jakieś źródełko przez środek tej wyspy płynęło. Ale może zostawmy. Czyli co? Niby wilkołaki. No ale to nie ma co się dziwić. Akurat w tym dodatku wilkołaki są dość popularne i zostały wprowadzone właśnie w tym dodatku wilkołaki. Także ciekawa sprawa. Okej. Okay. Chodzenie po wodzie i moje kochane buciki. To będzie ciekawe połączenie. Cyk. Chodzenie po wodzie. Buciki oślepiające. Aha. Jeszcze możemy sobie ustawić tylko mapę. Nie trzeba... Aha, ja mam te kocie oczy. Także ja coś tam widzę. Nie wiem, czy wy widzicie po tym, jak zostanie to wszystko wyrenderowane, ale ja coś tam widzę. Jak się przypatrzę, to widzę. Buzię widzę. Twarz widzę. Nie chcę, mówię, nie chcę się przez środek wyspy przedzierać. Ja bym chciał wreszcie się dowiedzieć, co tutaj się stało. Byleśmy tylko nie wpadli do tej wody. Tak patrzę na ten czar, czy on czasem nie mija. Ale nas wysłali, kurde, na północno-wschodnim brzegu. No to, kurde,
Nie sądzę, żeby to był północno-wschodni, tylko północny, totalnie północny. Będziemy to dookoła, ale widzę, że... O, udało się. Znaczy, gdybyśmy wpadli do wody, to byśmy już nie mogli sobie chodzić z tymi bucikami oślepiającej szybkości, czy jakoś tak. A powinniśmy jeszcze raz rzucić to zaklęcie i będziemy na miejscu. Jak widzę tutaj skały w pobliżu, odczytywanie obszarów. A tutaj jest jakaś... Ej, tu jest jakaś zawierucha, zawieje, zamiecie, zawiało, zamiotło i w ogóle. A może nie zbliżajmy się do brzegu, tylko obejdźmy to wszystko dookoła. Jednak. A tutaj są jakieś kry lodu z tego co widzę. Ostro mroźne północne tereny. Wy nic nie widzicie pewnie. Dobra, rzućmy sobie jeszcze raz ten czar. Możliwe, że zaraz by zgasł, a ja już jestem prawie na miejscu. Jak zdejmiemy te buty, to będziemy widzieć, co tak naprawdę tutaj się kryje. Okej, mamy jakiś niższy brzeg. To możemy sobie tutaj wejść, ja sobie zdejmę już te buty, założę sobie moje... zaraz, jakie ja miałem ebonowe buty? Czyżby? Nie miałem żadnych lepszych bucików? Średnio fajnie. Okej. Wezmę sobie mieczyk, bo nie wiadomo, co tutaj napotkam. O, są chyba Nordowie. Są Nordowie. Tylko tak, i wioska zaraz. Tu, co są Nordowie? Chyba tak, no ich wioska jest jakoś tutaj, więc... Pewnie mogę wejść do niej od tej strony. No, jest tu jakaś wioska, okej. Dobra, czyli tutaj... Aha. Nad tym... Nad morzem tutaj można sobie przejść. Oho, what the... Co to jest? Świnia! Dlaczego ta świnia ma kły? Jak on się nazywa? Co to jest? Riekling jeździec. Co to jest? Skóra sierściuka, dzban, lanca reklinga? Co mnie zaatakowało? O, jak ja wysoko skaczę. Patrzcie, śnieg się zatrzymuje na chwilę. Dobra, ale wiecie co? Może porozmawiamy sobie tutaj z ludźmi i z Nordami w tej wiosce, bo to chyba tutaj jest, nie? Obóz skal, okolice, pokażmy. A to jeszcze jesteśmy chwilę przed tym. Dobra, to sobie może sprawdzimy, co tutaj tak naprawdę się dzieje i pogadamy z nimi w kolejnym odcinku. Dlatego dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę oraz zostawcie komentarz. Będę wdzięczny. Widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.